Kamila Kurkowska, Sensolab, dziś ważny dzień. Pierwsze spotkanie z cyklu Sensolab. Joanna, powiedz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Jako pierwszy temat, taki filar naszej sensotwórczości, wybraliśmy otoczenie organizacyjne. Tak to brzmi. Jak będą wyglądały biura przyszłości? Ja myślę, że to będą bardzo fajne, nowoczesne, otwarte przestrzenie z elementami udomowionymi, bo to jest chyba też trend, który pojawił się parę lat temu i który cały czas się rozwija, że te biuro przyszłości to nie będzie wyglądało jak takie typowo biuro. To będzie przestrzeń, do której przychodzimy i nie do końca będziemy czuli różnicę, że przechodzimy z domu do biura, tak? Ale będzie nam się fajnie w tej przestrzeni pracowało i będzie chciało nam się przede wszystkim pracować. Czy kultura organizacyjna ma wpływ na współpracę korporacji ze startupami i jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tak naprawdę kultura organizacyjna jest takim czynnikiem krytycznym, żeby ta współpraca przebiegała w sposób właściwy, żeby w ogóle do niej doszło i żeby gdzieś przyniosła korzyści dla obu stron, bo zawsze we współpracy startupów i korporacji, my jako program akceleracyjny staramy się doprowadzić, żeby te obie strony znalazły się w sytuacji win-win. Ja Ciebie zapraszam do współpracy, bo jestem fajny. Jak zmiana kultury organizacyjnej Państwa firmy, banku, przełożyła się na wyniki finansowe i na wyniki biznesowe? Mówiąc bardzo konkretnie, w ciągu 3 lat podwoiliśmy sumę bilansową. Staliśmy się jednym z nielicznych liderów w Polsce emisji listów zastawnych. Prowadzimy obecnie emisje benchmarkowe w euro, w Europie Zachodniej. Mamy firmy, które podążają za tym, co się dzieje na zewnątrz, są silnie zaangażowane na zewnątrz. Co to jest activity-based working? Activity-based working to jest koncepcja, która została wymyślona jakieś 25 lat temu już. Polegająca na tym, żeby pracownicy mieli możliwość pracy tak jak chcą, gdzie chcą i kiedy chcą. Jak sądzicie, ile procent firm, menedżerów, pracowników jest w tym polu? Materiały wideo bardzo często kojarzą się z marketingiem. Tymczasem wy mówicie, filmujemy dla HR. Dokładnie. Jak? Zupełnie inna filozofia. Film tutaj staje się narzędziem. Staramy się zachować jak najbardziej naturalny charakter miejsca, do którego wchodzimy. Czyli HR mówi, co jest dla pracowników najwygodniejsze, jak to wygląda, co sobie cenią i pokazujemy te miejsca w taki sposób, żeby każdy mógł zobaczyć to, z czym się spotka, jeżeli tu przyjdzie. Jesteśmy po pierwszym z 6 spotkań cyklu Sensolab, który dotyczył środowiska organizacyjnego. Czy możesz podzielić się z nami wnioskami, konkluzjami po tym spotkaniu? No jestem pod wrażeniem tego, jak my to czujemy. Czyli to już nie trzeba ludzi przekonywać do tego, że jeżeli mamy pracowników, którzy wytwarzają wartość, a to są najczęściej różnorodne zespoły, to do nich musimy sobie wyobrazić wymarzoną przestrzeń i tą fizyczną, i tą psychiczną. I dzisiaj to się pokazało, że to się ładnie przeplata. Takie rozumienie tego, czym jest nowoczesne miejsce pracy i że ono jest czymś innym niż to takie dawne biuro.